Miami Heat, Indiana Pacers, San Antonio Spurs i Memphis Grizzlies to drużyny, które wciąż są w grze o tytuł mistrz NBA. Jest godzina prawie 12 w niedzielę 19 maja. Na kolejny odcinek Kwartezy zapraszają Paweł Piórkowski Cześć. i wyjątkowo dzisiaj prowadzący ten odcinek Piotrek Zarychta w zastępstwie Krzyśka Ozdowskiego. Paweł, mamy wreszcie wielką czwórkę. Mamy już cztery drużyny, które za chwilę zawalczą o finał NBA. Jak oceniasz ogólnie poziom tych półfinałów konferencji, które są za nami? No cóż, poziom na pewno był wysoki, natomiast jeśli chodzi o emocje, to trochę ich zabrakło. Jednak liczyłem na jakiś mecz numer 7, zwłaszcza w starciu Golden State Warriors z San Antonio Spurs. Faworyci poradzili sobie jednak niezwykle szybko. No cóż, mam nadzieję, że więcej emocji zobaczymy w finałach konferencji. A czy coś Cię zaskoczyło na tym etapie, który za nami jest? Na etapie półfinałów konferencji praktycznie nie zaskoczyło mnie nic. Te drużyny, które typowałem do awansu, czyli Memphis, czyli San Antonio, Miami, Indiana, poradziły sobie i to bez większych problemów. Nowy Jork był dzisiaj może blisko przejęcia tej serii w końcówce czwartej kwarty. San Antonio też na początku miało pewne problemy z Golden State Warriors, ale zaskoczenia wynikami nie widać. Jedynym zaskoczeniem jest to, że poszło faworytom tak łatwo. Okej, to jako, że już nawiązałeś trochę do tej serii między Nowym Jorkiem a Indianą, to może byśmy o tym właśnie porozmawiali. Indiana no, trochę zdominowała, delikatnie mówiąc, fizycznie Nowy Jork. Pokazali im tak naprawdę, czego Nowemu Jorkowi brakuje, żeby pójść ten krok dalej. Co twoim zdaniem zadecydowało o zwycięstwie drużyny z Indianapolis? Indiana wykorzystała swoją ogromną przewagę fizyczności, ogromną przewagę na tablicach. Zbiórki, obrona, to wszystko stało po stronie Indiany. Poza tym Indiana Pacers ma jedną chyba z najlepszych pierwszych piątek w lidze NBA. Każdy z tych zawodników jest w stanie rzucić 25 punktów w spotkaniu na poziomie finałów konferencji NBA. Zresztą w tych playoffach każdy z tych zawodników, George Hill, Lance Stevenson, Roy Hibbert, David West i Paul George, każdy z nich przynajmniej jednym meczu rzucił co najmniej 20 punktów. Jedynym problemem u nich jest ławka rezerwowych, która we wczorajszym spotkaniu, zapominajmy o tym, zdobyła zaledwie 8 oczek, a wszyscy rezerwowi zagrali łącznie przez ledwie 36 minut. Natomiast czego zabrakło w New York Knicks? Prawdę powiedziawszy, to na palcach jednej ręki można policzyć zawodników, którzy nie zawiedli. Carmelo nie zawiódł, Shumpert nie zawiódł, a poza tym do każdego z zawodników moglibyśmy się przyczepić. No właśnie, ale Knicks może na chwilę jeszcze zostawmy na boku. Ja bym się skupił na tym właśnie, co ma Indiana i czego Indiana nie ma. Moim zdaniem problemem Indiany będzie w rywalizacji z Miami Heat, właśnie tak jak powiedziałeś, ta krótka ławka rezerwowych, bo Nowy Jork miał taką taktykę, że no nie za bardzo atakował ponad 3 sekund, w związku z czym nie wymuszał dużej liczby fauli na podkoszowych Indiany, czyli na Roju Hibercie i na Davidzie Westie, w związku z czym ci rezerwowi, czyli Jan Mahimi i Tyler Hansbrough, nie musieli dużo minut grać. Inaczej będzie zupełnie w serii z Miami. Tam co prawda też oni mocno polegają na rzutach za 3 punkty, że będzie oddawał mnóstwo rzutów Ray Allen, Shane Battier, Mario Chalmers, ale pod kosz będą regularnie wchodzić LeBron James i Dwayne Wade. Czy tutaj widzisz też jakiś problem właśnie dla Indiany przy penetracjach tych dwóch zawodników? Przy w pełni zdrowym Dwayne Wade'zie na pewno taki problem by istniał. Natomiast Dwayne Wade już w serii z Chicago pokazał, że w tych playoffach nie do końca jest sobą. Jednak to kontuzjowane lewe kolano daje mu się we znaki i ilość penetracji, które wykonuje w trakcie spotkania, na pewno nie odpowiada temu, do czego nas zdążył przyzwyczaić. Natomiast LeBron James będzie miał naprzeciwko siebie Paula George'a. On też go powinien ograniczyć. Tutaj więcej bym się spodziewał po Chrisie Boszu. Chris Bosh musi wymuszać faule, zwłaszcza na Roju Hibercie. Roy Hibbert to jeden z najlepszych defensywnych centrów w NBA obok Marka Gasola i Tysona Chandlera. I jego problemy z faulami mogą być tutaj kluczem. Ilość zbiórek i bloków, jakie pokazywał w spotkaniach i z Knicks, i z Atlantą, wskazują na to, że w pomalowanym Heat mogą mieć zdecydowanie trudniej niż w spotkaniu przeciwko Bulls. No właśnie, ale powiedziałeś, że Dwayne Wade to nie jest już ten zawodnik co rok temu, chociażby ze względu właśnie na te kontuzje, ale pamiętasz przecież dobrze, w zeszłym roku dokładnie była identyczna sytuacja. Tam były pierwsze trzy mecze, po których Pacers prowadzili 2-1. Odebrali Miami przewagę parkietu i wydawało się, że to już jest ten moment, że to jest ta chwila, kiedy ci Pacers wejdą krok dalej, kiedy Miami Heat znowu przegra, kiedy Dan Gilbert, właściciel Cleveland, znowu zatriumfuje ze swoją zemstą na LeBronie Jamesie. Oto przyszedł mecz numer 4 i LeBron razem z Dwayne'em rzucili chyba ponad 70 punktów we dwóch. Dwayne znowu wyglądał jak stary, dobry zawodnik, no i gdzieś to uciekło. Przypomnij sobie też mecz numer 5 tegorocznych półfinałów konferencji między właśnie Miami a Chicago.
gdzie Dwayne Wade wszedł w czwartej kwarcie i zagrał właśnie w ten sposób, jaki tego od niego oczekują wszyscy. Dwayne Wade z pewnością nadal pamięta, jak potrafi grać, ale tutaj jest raczej inna kwestia. Chodzi o to, że jeżeli Dwayne Wade będzie, im więcej będzie on penetrował, tym większe będzie ryzyko odnowienia się kontuzji. Dwayne Wade gra zachowawczo, on nie ryzykuje. On nie, w momencie, kiedy będziemy mieć mecz numer 7, kiedy Miami będą przegrywać w serii, będzie zmuszony do grania tej gry, do której nas przyzwyczaił przed kontuzją. Dopóki nie będzie takiej potrzeby, on ryzyka kontuzji kolana nie podejmie. Dobra, to powiedz mi w takim razie, bo Indiana Pacers ogólnie jest drużyną jedną z dwóch najlepiej broniących w lidze. I teraz mają taki problem, bo będą chcieli jak najdłużej utrzymywać na parkiecie jednocześnie Roya Hiberta i Davida Westa, a wiadomo, że Miami będą grali raczej small ballem z Boszem na centrze i LeBronem jako point forward. Shane Battier będzie pełnił rolę fałszywej czwórki. I teraz pytanie, kto będzie musiał właśnie zdążyć do tego Shane'a Battiera do rogu? Tutaj może być problem, bo Paul George na 100% z trójki przeniesie się na LeBrona Jamesa na czwórkę. Roy Hibbert będzie musiał zostać pod koszem na Chrisie Boszu. I tutaj pytanie brzmi, czy David West będzie w stanie kryć Shane'a Battiera na obwodzie. No właśnie, bo tak jak nawet w dzisiejszym meczu między Knicks a Pacers, parokrotnie było tak, że David West był oddelegowany do krycia Pablo Prigioniego. W związku z czym, no Miami nie mają aż tak dużej luki w ataku, tam nie ma aż tak wolnych zawodników, do których wystarczy David West. Nawet jakby spróbowali postawić na Mario Chalmersie Westa, no to Chalmers jest na tyle szybkim zawodnikiem, że jest w stanie go minąć w pierwszym kroku i wjechać pod kosz. Dlatego tutaj uważam, że będzie im ciężko gdzieś schować tego Westa. Pytanie, czy on będzie na tyle dawał im dużo w ataku, że będą w stanie zgodzić się na taką, powiedzmy, utratę w obronie. David West od kilku meczów nie jest liderem w ataku Pacers. Tutaj George Hill miał świetny mecz w grze numer 4. Len Stevenson miał świetny mecz wczoraj, natomiast West daje solidne 15-20 punktów, ale w żadnym meczu chyba tym liderem ofensywy nie był. Myślę, że jego minuty mogą zostać ograniczone, ale pamiętajmy, że w meczu przeciwko Bulls Chicago postawiło na czyste trójki z rogu Miami, ograniczając ich w pomalowanym. W pierwszym meczu to zdało egzamin. Shane Battier czy Ray Allen nie trafiali czystych trójek. Pytanie, jakim będzie to szło właśnie w meczu przeciwko Pacers. Jeżeli będą w dobrej formie strzeleckiej, wtedy West będzie musiał więcej czasu spędzić na ławce rezerwowych. Pytanie, kto z ławki miałby pokryć chociażby Shane'a Battiera na obwodzie, nie wiem. Ja tu bym obstawił Usama Younga, który już się pokazał parokrotnie w serii właśnie z Nowym Jorkiem z dobrej strony. On ma ze sobą grę w Memphis Grizzlies 2 lata temu, kiedy właśnie Memphis weszli do półfinału konferencji pokonując San Antonio. I on wtedy już pokazał, że jest naprawdę solidnym, niezłym obrońcą, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby właśnie to Young dostał więcej minut kosztem Westa. Też nie przesadzajmy, że to będą jakieś wielkie minuty, ale tak 15 do 20 na mecz, no myślę, że jest szansa, że on będzie grał. No wiem, że Shane Battier też wielu minut na mecz nie dostaje, poza tym bodajże on ma trzeci najgorszy perf w tegorocznych playoffach obok Jasona Kidda i Kendricka Perkinsa, więc może nie być tak dużym zagrożeniem. Natomiast jeśli chodzi o Raya Allena czy Norrisa Cole'a, tutaj któryś z niskich zawodników mógłby posłużyć dodatkowo w obronie, w zależności od problemów z faulami George'a Hilla i Lensa Stevensona. Także rzeczywiście David West powinien mieć spokojnie zapewnione pół godziny gry na parkiecie w każdym spotkaniu, bo jednak z Miami trzeba będzie jednak rzucać trochę tych punktów. Nie da się ukryć, że obrona Pacers nie będzie zatrzymywać ich tak nisko jak chociażby Hawks czy Knicks. No właśnie, i teraz najważniejszy pojedynek tej serii, czyli LeBron James kontra Paul George. Ja sobie tak popatrzyłem dzisiaj w statystyki LeBrona Jamesa z sezonu zasadniczego. No i akurat Indiana to było jego nemezis. On tam rzucał per 36 minut jakieś 18 punktów, miał tylko 4 asysty, koło 4 strat. No to są statystyki dla przeciętnego zawodnika wybitne, nie? Natomiast dla LeBrona Jamesa to jest słaby dzień. No i teraz jak sobie LeBron poradzi z tą sytuacją? No jak on sobie się otrząśnie z tego Paula George'a? Widzieliśmy dzisiaj w nocy, że Carmelo Anthony był w stanie zdominować George'a w ataku. Rzucił mu 39 punktów, dopiero w czwartej kwarcie był trochę słabszy w ataku, ale to ja pamiętam, był jeden rzut, gdzie piłka się wykręciła z kosza. Był jeden rzut zablokowany przez Roya Hiberta. Gdyby te dwa rzuty wpadły, to by miał w czwartej kwarcie też powyżej 50% skuteczności, więc widać, że Paula George'a da się ogrywać. Tylko teraz pytanie. LeBron James nie jest aż tak skutecznym zawodnikiem z półdystansu. Bardziej bazuje na wjeździe pod kosz. Paul George jest fantastycznym obrońcą właśnie od wjazdów. Więc co zrobi LeBron, żeby się uwolnić od jego świetnej obrony? Przede wszystkim LeBron James w porównaniu do Carmela Antonego ma dużo lepszą wizję gry. On zauważa wolnych partnerów.
Także jeżeli nawet Paul George będzie krył LeBrona Jamesa, to wiemy, że LeBron James bardzo często nie kończy wjazdów pod kosz rzutami, natomiast bardzo często podaje na obwód i myślę, że tutaj będzie klucz w grze LeBrona Jamesa. LeBron James będzie musiał mniej rzucać, a więcej podawać. Wiemy, że LeBron James potrafi przejmować spotkania wtedy, kiedy jest to wymagane, kiedy jest to potrzebne. Myślę, że w czwartej kwarcie, jeżeli wynik będzie na styku, James będzie już próbował wykorzystać swoją fizyczność i być może nawet nie będzie wjeżdżał pod kosz, ale będzie oddawał rzuty z dystansu, z półdystansu. Tam też nie jest wiele gorszy od Antonego. LeBron James jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. On może zdobywać punkty na wiele różnych sposobów. Paul George może go zatrzymywać, ale nie przez cały mecz. Już Jimmy Butler pokazał, że LeBron James jest w pewnych momentach nie do zatrzymania. Jimmy Butler pokazał, że jest świetnym obrońcą, że potrafi LeBrona zatrzymać na długie minuty, ale nie przez cały mecz. LeBron w końcu wypali i nawet taki obrońca jak Paul George go nie powstrzyma, niestety. No to na koniec. Jaki jest twój typ? Jaki będzie wynik tej serii? Ja stawiam na Miami 4-2, podobnie jak w zeszłym sezonie. Myślę, że obie drużyny poczyniły pewne postępy w grze w porównaniu do zeszłego roku, ale nie sądzę, żeby postępy Indiany były większe od postępów Miami, więc póki co 4-2 dla Miami. Dobra, no i tak przejdziemy sobie teraz na szybko do konferencji zachodniej, gdzie będziemy mieli starcie dwóch ekip, których no, myślę niewielu typowało jeszcze na końcu sezonu zasadniczego, że się znajdą w tym miejscu. Wielu było takich ekspertów, którzy tam typowali właśnie, że wpadną Oklahoma City Thunder, że będą Los Angeles Clippers ewentualnie, a z drugiej połówki, że tam mogą trafić na przykład Denver Nuggets, którzy mieli fantastyczny sezon zasadniczy. No a tu Clops, są Memphis Grizzlies, są San Antonio Spurs, czyli małe markety, świetne zarządzanie kadrą, świetne wyszukiwanie zawodników mało znanych, których wiele z drużyn w NBA nie chce, a w obu tych zespołach, czyli w Memphis i w San Antonio, się przydają. Jakie są dla Ciebie szanse jednej i drugiej drużyny? Co powinni zrobić jedni i drudzy, żeby zdobyć przewagę już na starcie tej serii? No myślę, że szanse obu drużyn tutaj oceniam 50 na 50. To będzie bardzo wyrównana seria. Zdziwię się, jeśli skończy się szybciej niż w 6-7 spotkaniach. Jakie są atuty San Antonio, jakie są atuty Memphis? San Antonio ma duże doświadczenie w grze na takim poziomie. Oni w finałach konferencji zachodniej są już nie po raz pierwszy. Mają bardzo doświadczonych zawodników. Tonego Parkera, Manu Ginobiliego czy Tima Duncana. Świetnie rzucają za 3 punkty. Mają dobrych obrońców na pozycję 2-3. Ale w meczu przeciwko Memphis tacy obrońcy im się nie przydadzą, ponieważ na pozycjach 2-3 gra tam Tony Allen i Tayshaun Prince. Co będzie atutem Grizzlies? Na pewno siła podkoszowych. Mark Gasol, Zach Randolph naprzeciwko jednego z też najlepszych obrońców ligi, Tima Duncana. Ciężko powiedzieć, jak to się skończy. Myślę, że trzeba będzie ograniczyć minuty Tiago Splittera. Trzeba będzie grać więcej Borisem Diaw. Ponadto najważniejszy moim zdaniem matchup tej konfrontacji, czyli pojedynek Mike'a Conleya z Tonym Parkerem. Tony Parker pokazywał się świetnie w sezonie zasadniczym, rzucał ponad blisko 50% skutecznością przez większość sezonu zasadniczego. Natomiast Mike Conley rozkwitnął w playoffach, jest coraz lepszym obrońcą, świetnie zbiera, dużo asystuje i jeżeli Tony Parker nie wykuruje się ze swoją łydką, to myślę, że Grizzlies mogą ten pojedynek wygrać właśnie dzięki Mike'owi Conleyowi. No właśnie, bo tak wszyscy cały czas spekulują o tym, że ta seria rozstrzygnie się pod koszem, gdzie będzie właśnie Zach Randolph z jednej strony z Markiem Gasolem, a z drugiej Tim Duncan, do którego będą dołączać na zmianę Tiago Splitter, Boris Diaw, Matt Bonner czasem, żeby wyciągnąć tego Randolpha z pod kosza, ewentualnie może Duane Blair, jak będą problemy z faulami tych poprzednich trzech zawodników. Natomiast tak jak powiedziałeś, to jest jedna strona medalu, natomiast ktoś te piłki tym zawodnikom musi dograć. Ktoś musi, tak jak Tony Parker, wjeżdżać pod kosz, rozdzielać te piłki spod tego kosza, ewentualnie próbować zdobywać punkty i łapać wtedy faule Marka Gasola czy też Zacha Randolpha. Więc jak dla mnie ważniejsze nawet od tej walki podkoszowej będzie właśnie ten pojedynek na obwodzie. Powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, że obrońcy Spurs obwodowi, czyli Kawhi Leonard i Danny Green, będą mniej przydatni. Moim zdaniem właśnie będą bardzo przydatni w tej serii, z tego względu, że będą mogli odpuszczać na dystansie Tonego Allena i Tayshauna Prince'a i bardzo łatwo podwajać Zacha Randolpha. To będzie na pewno duży, duży plus dla nich, bo Randolph, jak odegra piłkę do Prince'a czy do Tonego Allena, to podejrzewam, że Greg Popovich ich rzuty za 3 punkty będzie brał w ciemno. Obaj są słabymi strzelcami z dystansu. To nie jest Quincy Pondexter, który ma 38-39% za 3. To nie jest Mike Conley, który jak się wstrzeli, to może trafić 4 trójki pod rząd. To nie jest też Jared Bayless świetnie rzucający, więc akurat jeżeli będą na boisku Allen i Prince, to ja się nie zdziwię, jeżeli
Właśnie Leonard i Green będą bardzo często podwojali podkoszowych i to Randolfa i Marka Gasola. Ale chciałem Cię jeszcze o coś zapytać, bo tak mówimy, że na Randolfa będzie tych czterech obrońców do wymiany, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, na Marka Gasola jest tylko jeden zawodnik, który będzie w stanie go utrzymać, czyli Tim Duncan. Jak on wytrzyma kondycyjnie tą serię? Jak on będzie musiał grać jeszcze więcej niż dotychczas? Tim Duncan kondycyjnie już od wielu lat pokazuje, że jest lepszym fizycznie zawodnikiem niż niejeden młody center. Tim Duncan, pamiętajmy, że jest zawsze oszczędzany przez Grega Popowicza w sezonie zasadniczym. On gra często mniej niż 30 minut w każdym spotkaniu i San Antonio Spurs oszczędza każdego ze swoich liderów. Mark Gasol nie jest aż tak dominującym w ofensywie zawodnikiem jak Zach Randolph. Poza tym myślę, że w pewnych sytuacjach w przeciągu drugiej, trzeciej kwarty na Marku Gasolu może pojawiać się Thiago Splitter, który aż tak świetnym obrońcą nie jest, ale Tim Duncan musi swoje minuty odpocząć, żeby efektywniej bronić właśnie w najważniejszych momentach, czyli w czwartej kwarcie. W sumie masz rację, bo splitter wystarczy, że dojdzie do ten. Jeżeli Gasol dostanie piłkę na wysokości 5-6 metra, to wtedy trzeba tylko do niego podejść blisko i nie dać się minąć. No Gasol nie jest jakimś mistrzem szybkości, żeby zaraz uciekł splitterowi, zostawił go w pierwszym kroku. Także myślę, że tutaj to jest ta szansa dla San Antonio. Przejdźmy zatem jeszcze do analizy drużyny Memphis, bo mamy tak naprawdę zespół, który w tym sezonie dokonał największej wymiany w całej lidze. Bo oddał swojego czołowego strzelca Rudy'ego Gaya. Z początku wszyscy zadawali sobie pytania, czy to jest dobry ruch, czy warto go oddawać rzeczywiście, bo to był zawodnik, który potrafił w końcówkach meczów trafiać ważne rzuty. Jak czas pokazał, to była właściwa wymiana. No ale co teraz? Jak porównać w ogóle obecną drużynę Grizzlies z tą, która 2 lata temu już wyeliminowała Spurs? Czy oni są lepsi, gorsi od tamtego zespołu? No, Grizzlies są lepsi niż byli 2 lata temu. Abstrahując tutaj od formy Zacha Randolfa, który 2 lata temu był chyba jeszcze lepszy niż teraz, chociaż i w tym sezonie jest wyśmienity. Natomiast co zrobili Spurs? No, Spurs też wzmocnili swoją drużynę. Może nie są to głośne nazwiska, ale jednak Spurs jako drużyna to ciągle jest marka. Tutaj i Tony Parker, i Tim Duncan nie grają gorzej niż 2 lata temu. Manu Ginobili stał się takim trochę bardziej asystentem niż strzelcem. Ale również prezentuje bardzo solidny poziom. No jest rozwój Garego Neala, jest Danny Green, jest Kawhi Leonard, więc myślę, że obie drużyny nieco się poprawiły. Ciężko porównywać tak naprawdę zespoły sprzed 2 lat i zespoły z tego sezonu, bo jednak część graczy zmienia się, dochodzą nowi, ciężko porównać ich z tymi, którzy byli poprzednio. Czy Memphis Grizzlies są faworytem przez to, że 2 lata temu wyeliminowali Spurs? No myślę, że na takie stwierdzenie bym się jeszcze nie pokusił. No to na koniec w takim razie twój typ. Grizzlies czy Spurs i w jakim bilansie? No sorry Krzysiek, ale 4-3 dla Spurs. Mam nadzieję, że nas teraz słuchasz. Okej, to mamy za sobą już rozmowę na temat tego, co przed nami jeszcze, czyli finały konferencji. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o drużynach, które odpadły. Mamy cztery zespoły, o których pogadamy, czyli New York Knicks, Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder i Golden State Warriors. Spróbujmy przeanalizować tak na szybko, jaka czeka ich przyszłość. Zacznijmy może od tej drużyny, która najmniej spodziewanie znalazła się w tym miejscu, ale ma największe perspektywy, czyli drużyna z Oakland. Co Twoim zdaniem jest potrzebne, żeby ten zespół poszedł jeszcze krok dalej, żeby jeszcze bardziej się rozwinął? Powiem szczerze, być może część fanów mnie skrytykuje w tym momencie, ale ja nie wiem, czy Golden State Warriors są drużyną na finał konferencji zachodniej. Nawet jeżeli popatrzymy na przyszły sezon, to wciąż mamy te dwie ciężkie umowy Andrisa Biedrinsa i Richarda Jeffersona, które będą kosztować Warriors 20 milionów dolarów. A trzeba przypomnieć, że amnestii oni już użyli, nie mają już tego prawa. W drafcie bodajże chyba w tym sezonie nie będą mieli żadnego piku, bo swój pick pierwszorundowy oddali do Utah Jazz, drugorundowy do Orlando Magic. I teraz co nam zostaje? No zostają nam na pewno te młode gwiazdy z draftu, czyli Harrison Barnes, czyli Klay Thompson, czyli, no nie nazwę tego gwiazdą, ale Festus Ezeli, bardzo solidny podkoszowy, Draymond Green, czyli Warriors będą bazować na młodzieży. No dojdzie na pewno Brandon Rush, który zerwał więzadła krzyżowe na początku sezonu, to też jest świetny obrońca obwodowy. Pozostanie Andrew Bogut. Ale w przyszłym sezonie będzie Oklahoma ze zdrowym Westbrookiem, będą Houston Rockets z Hardenem i być może jedną wielką gwiazdą. I ciężko mi będzie widzieć Warriors w gronie dwóch najlepszych drużyn konferencji zachodniej. Myślę, że w przyszłym sezonie stać ich również na półfinał, ale na nic więcej.
Powiem Ci, że ja się tak zastanawiałem nad jedną rzeczą, bo tak naprawdę ta seria, te playoffy pokazały, że jest w Oakland życie bez Davida Lee. Ja bym się zastanowił, czy jego spróbować gdzieś nie wymienić, bo te serie pokazały, że Andrew Bogut, jak jest zdrowy, oczywiście to jest najważniejszy warunek w jego przypadku, ale jak jest zdrowy, to jest w stanie być centrem, powiedzmy, z pierwszej dziesiątki NBA. Jeśli chodzi o obronę, to nawet z pierwszej piątki z NBA na swojej pozycji. Andrew Bogut pokazał, że świetnie potrafi wyłączyć długimi minutami Tima Duncana, że potrafi zdominować walkę na tablicach zarówno w serii z San Antonio, jak i z Denver Nuggets. Także może warto się pozbyć kontraktu Davida Lee, którego ktoś prędzej przechwyci niż kontrakt Andrisa Biedrinsa czy Richarda Jeffersona, a w zamian za to dostać jakiegoś solidniejszego jeszcze zawodnika na pozycję 1-2, a nawet dwóch, trzech zawodników na tę pozycję. No bo powiedzmy sobie szczerze, dla Stephena Curry'ego to zmiennikiem jest powiedzmy Jared Jack, ale ja bym na dłuższą metę się z Jaredem Jackiem nie wiązał, bo to jest bardzo chimeryczny zawodnik, jak dla mnie. Miał naprawdę dobrą serię z San Antonio, ale Jack zatrzymuje zupełnie ofensywę Golden State. O im najlepiej idzie w ataku, jak oni mają właśnie ten flow napędzany przez Stephena Curry'ego, jak tam chodzą zasłony, jak jest dużo podań, wtedy Golden State najlepiej gra. Jared Jack zatrzymuje piłkę na środku i spowalnia to, więc ja bym pomyślał właśnie o oddaniu Davida Lee i zdobyciu coś w zamian. Co o tym sądzisz? No po pierwsze Jarrettowi Jackowi po tym sezonie się kończy kontrakt z Warriors i właśnie tutaj jest pytanie, czy Warriors powinni go zatrzymać, czy powinni jednak pozwolić mu odejść. No chętnych nie powinno zabraknąć na niego po takim sezonie. Dlatego zapewne jego wartość będzie wysoka i Warriors może być szkoda wydać tyle pieniędzy na zachowanie Jarretta Jacka. Ale pamiętajmy, że Stephen Curry potrzebuje zmiennika, bo Stephen Curry bardzo rzadko jest zdrowy. Ten sezon to był raczej wyjątek od reguły. On zwykle opuszcza mnóstwo meczów przez swoje problemy z kostkami. W tych playoffach jego kostki wytrzymywały nadludzkie przeciążenia. Dlatego solidny zmiennik na tej pozycji w Warriors jest na pewno potrzebny. Co z Davidem Lee? Można w przyszłości grać Harrisonem Barnesem na czwórce. Warriors już w tych playoffach pokazali, że Harrison Barnes może grać na pozycji numer 4, ale ja bym się jeszcze w tym sezonie wstrzymał z oddawaniem Davida Lee, z wymienianiem go. David Lee ma jeszcze 3-letni kontrakt, oscylujący w granicach 15 milionów. Czy to są duże pieniądze za All-Stara? Raczej ciężko powiedzieć. Ale Andrew Bogut ma jeszcze roczny kontrakt. On zarobi 14 milionów za przyszły sezon. I od tego, w jakim będzie stanie zdrowotnym, będzie bardzo wiele zależeć. Oddanie Davida Lee i okazanie się, że Andrew Bogut nie może grać w przyszłym sezonie, znowu dozna jakiejś poważnej kontuzji, no byłoby samobójstwem. Wtedy pod koszem zostałby Easy Lee i właściwie mało kto więcej. Dlatego David Lee powinien zostać na przyszły sezon, właśnie w tym celu, żeby sprawdzić, jak Andrew Bogut będzie grał i jaka będzie jego przyszłość w drużynie Warriors. Czy David Lee może być tak łatwo oddany? No, tyle drużyn chce oddać PF-ów z wysokimi kontraktami, Gasol, Stoudemire, Lee, Boozer w Bulls nawet, że nie wiem, czy znajdzie się tyle drużyn chętnych na usługi tak wysoce opłacanych silnych skrzydłowych. Póki co myślę, że David Lee powinien zostać w Warriors przynajmniej na przyszły sezon. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejna drużyna Oklahoma City Thunder. Tutaj mamy, jak dla mnie, jeden ogromny znak zapytania w postaci wielkiej wyrwy podkoszowej, jaka powstała po tym, jak Kendrick Perkins zapomniał, jak się gra w koszykówkę. Co powinni zrobić Thunder? Dzisiaj czytałem, że sam Presti w wywiadzie dla gazety Oklahoman powiedział, że Perkins na pewno zostanie, bo jest zawodnikiem, który daje dużo drużynie, nie tylko pod względem koszykarskim, ale pod względem mentalnym. I tak dalej, czyli takie pitu-pitu typowe, no bo widzieliśmy, co Perkins robił w tych playoffach. 2 punkty na mecz, niespełna 4 zbiórki, 27% z gry, per na minusie, co się w ogóle praktycznie nigdy nie zdarza, żeby mieć per na minusie. No i co z tym fantem zrobić? On ma ponad 18 milionów w następne 2 lata w kontraktach. Przecież za takie pieniądze, no to Thunder mogliby naprawdę fajnie się jakoś wzmocnić. No właśnie ciężko powiedzieć, czy Thunder są w stanie za te pieniądze wyciągnąć od jakiejś drużyny jakiegoś dobrego centra. Wielu mówiło o tym, że Marcin Gortat może trafić do Thunder, tylko pytanie, czy Gortat byłby zainteresowany kontraktem na poziomie 8 milionów dolarów za sezon. On po udanych sezonach w Phoenix jest w tej chwili warty dużo więcej, a zatrudnić centra za 8 milionów do mistrzowskiej drużyny naprawdę nie jest łatwo. Co z Perkinsem dalej? Ciężko powiedzieć. Wszyscy wiemy, że Oklahoma powinna iść dalej w kierunku Serge'a Ibaki na pozycji centra, Kevina Duranta na pozycji numer 4. Pytanie, czy są na to gotowi już teraz?
Nie bardzo. Sam Presti przed tym sezonem był uznawany za świetnego GM-a, któremu udało się oddać Jamesa Hardena i pozyskać solidnego zmiennika Kevina Martina i do tego Jeremiego Lamba, który powinien być przyszłością drużyny Thunder. Tak naprawdę okazało się, że ta wymiana okazała się korzystna dla zespołu Houston Rockets, a nie dla Oklahomy. I myślę, że ta kolejna decyzja z pozostawieniem Kendricka Perkinsa może nie pozwolić Thunder na walkę o mistrzostwo w dwóch najbliższych latach. Perkins był sprowadzany po to, żeby walczyć ze świetnymi centrami rywali. On był świetnym obrońcą o takich graczy, chociażby Dwight Howard. Czy teraz mamy jakichś dominujących centrów w playoffs w półfinałach konferencji zachodniej? Czy Gasol jest aż tak dominującym centrem? Nie powiedziałbym. Myślę, że Kendrick Perkins jest w drużynie Oklahomy zbędny. Oni w końcu powinni przekonać się do small ballu i do gry z Durantem na czwórce i Ibaką na piątce. No właśnie, bo tak jak powiedziałeś, niby nie ma tych dominujących centrów, ale na Perkinsie Marc Gasol przez pierwsze 4 mecze rzucał regularnie ponad 20 punktów. A co do tej wymiany z Houston Rockets, ja bym tak do końca sama Prestiego nie winił, bo on moim zdaniem zrobił dobrą rzecz. Wiedział, że on nie będzie w stanie utrzymać Jamesa Hardena i że teraz w tej sytuacji, która jest, że w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, czyli koniec maja, powiedzmy, Oklahoma dalej by grała. Może by doszli do finału NBA, może nie, bez Westbrooka, ale za to z Hardenem. Tego nie wiemy. Mielibyśmy natomiast taką sytuację, że albo sam Presti wpędziłby się w wielkie problemy z salary cap, oferując wysoki kontrakt Hardenowi, albo za chwilę by go stracił zupełnie za darmo, bo Harden byłby wolnym agentem. Ja bym tutaj raczej winił trochę bardziej Scotta Brooksa za to, bo że miał tyle meczów w sezonie zasadniczym. Mógł ogrywać Perego Jonesa, mógł ogrywać Jeremiego Lamba, zawodników, którzy mogliby dodać coś więcej z ławki rezerwowych. A on uparcie trzymał się swojej taktyki, nie dawał szansy tym młodym chłopakom, którzy mieli przecież ogromne talenty, byli typowani przez wielu ekspertów na zawodników, którzy mogą znaleźć się nawet w pierwszej piątce debiutantów. W ogóle wybranie Perego Jonesa z 20 którymś numerem w drafcie to było uważane za największy steal ubiegłorocznego naboru do NBA. I gdzieś ci zawodnicy zniknęli, no. Ja nie wiem, wiesz, nie jestem tam w środku, więc nie umiem w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście tak słabo się prezentowali na treningach, czy oni naprawdę nie nadążali. Ale Scott Brooks nie jest aż tak wybitnym trenerem, jak sobie wszyscy to wyobrażają. No i gdzieś moim zdaniem jego była wina w tym, że nie potrafił tych młodych zawodników prowadzić do drużyny. Porównajmy to tak na szybko nawet z Markiem Jacksonem, który właśnie znalazł minuty dla Draymonda Greena. Puścił do pierwszej piątki Harrisona Barnesa, co oczywiście było tutaj pewnikiem, bo to był zawodnik z 7 numerem, ale znalazł minutę dla Draymonda Greena. Potrafił też raz na jakiś czas prowadzić Kenta Bazemora z ławki, dawać duże minuty innym zawodnikom, młodym, niedoświadczonym. I tego mi zabrakło w Oklahomie właśnie u Scotta Brooksa. Scott Brooks był znany z tego do tej pory, że świetnie wybierał debiutantów, że pozwalał im się ogrywać, więc jeżeli Jeremy Lamb czy Perry Jones grali niewiele, to być może wynikało to z ich postawy na treningach. Chociaż jeżeli spojrzymy na per 36 Jeremiego Lamba, to jest to materiał na kolejnego Jamesa Hardena. Myślę, że on powinien być próbowany w tych meczach. Pamiętajmy, że Thunder swoją pierwszą piątką, która rozpoczynała, jeżeli była tylko taka możliwość, wszystkie spotkania sezonu zasadniczego, czyli Durant, Westbrook, Perkins, Ibaka, Sefolosza, rozegrała chyba najwięcej minut ze wszystkich piątek w NBA. A czy była taka potrzeba? No, nie bardzo. Dostawał duże minuty Nick Collison z ławki, pozostali rezerwowi jak Tabit właśnie, jak Jones, jak Lamb. Nie dostawali minut prawie w ogóle. Nie wiem, co się stało z Ronnie Brewerem, który został pozyskany za drugorundowy pick w drafcie. Myślałem, że to będzie duże wzmocnienie dla obrony Thunder, a Ronnie Brewer praktycznie w ogóle nie gra. No właśnie, to mnie też tak, wiesz, to zaciekawiło, bo to pokazuje, jak trudno jest Scottowi Brooksowi wkomponować kogoś w zespół. Pamiętasz, jak przychodził sam właśnie Kendrick Perkins do Oklahoma City, to Perkins od razu z miejsca wszedł do pierwszej piątki, no bo to było prowadzenie, po prostu tracimy Jeffa Greena, wprowadzamy kogoś w jego miejsce, wchodzimy w to granie dwóch wysokich i to było wiadome. Natomiast wtedy przyszedł też do drużyny Nate Robinson, który, jak dobrze pamiętam, to zagrał w tamtym sezonie w Thunder na 30 możliwych meczów chyba tylko 4 razy, średnio po 5 minut na mecz. To pokazuje, że gdzieś ma Scott Brooks problem z wprowadzeniem nowych zawodników do kadry. I tak samo podejrzewam było właśnie z Ronnie Brewerem, bo on rzeczywiście fajnie mógłby się wkomponować w ten zespół. On byłby świetnym stoperem w pierwszej rundzie na Jamesa Hardena.
jeżeli Tabo Sefolosza miałby problemy z faulami. Gdzie się zgubił nagle DeAndre Liggins, który też w sezonie zasadniczym miał serię chyba 15 meczów pod rząd, gdzie dostawał ponad 10 minut. Świetnie się wywiązywał wtedy z zadań obronnych. No i gdzieś to też gdzieś zniknął w tej rotacji Scotta Brooksa, także ja bym się bardziej zastanowił na miejscu sama Prestiego, czy ten kontrakt, który rok wcześniej był podpisany ze Scottem Brooksem, jest właściwy. Oczywiście Scott Brooks na pewno dostanie kolejny rok, no bo wiadomo, za rok, za dwa, za trzy, jak wszyscy będą przypominać sobie rozgrywki 2012-13 i spojrzą na Oklahoma City Thunder, zadają sobie pytanie, dlaczego Thunder odpadli? No bo dlatego, że Westbrook złapał kontuzję i nie mógł grać. To nie podlega wątpliwości żadnych. Natomiast ja bym mimo wszystko zastanowił się nad jakimiś zmianami dotyczącymi Scotta Brooksa, no bo ja nawet nie widzę, że takiej możliwości, żeby Scott Brooks przywołał do siebie tych swoich zawodników i na nich się wydarł. No, sorry. To nie jest ten typ trenera, a niektórym graczom czasem coś takiego potrzeba. Nawet Doc Rivers potrafi krzyknąć na Garneta, na Paula Pierce'a, Greg Popovich to już w ogóle nie ma w ogóle żadnych oporów, żeby zrugać Manu Ginobiliego czy Tony'ego Parkera. Trener musi mieć posłuch wśród zawodników, musi mieć autorytet, a czasem ten autorytet też trzeba zbudować krzykiem. Tego mi u Scotta Brooksa brakuje. No, trzeba powiedzieć, że czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Przecież w zeszłym sezonie, po tym jak Thunder wyeliminowali Spurs po słabym początku, mówiliśmy, że jest to świetny fachowiec, świetny trener, świetnie poukładał zespół mimo nieudanego początku. Także trzeba dać Scottowi Brooksowi jeszcze jeden rok szansy. Bardzo się pogubił po tym, jak zabrakło Russella Westbrooka. Nie wyciągnął wniosków z tego, jak w sezonie zasadniczym grać bez jednego ze swoich liderów. No i efekt był taki, jak widzieliśmy. Myślę, że jeszcze musimy wspomnieć o jeszcze jednej kluczowej sprawie dla Thunder, czyli o Kevinie Martinie. Kevin Martin kończy kontrakt i nie będzie już w przyszłym sezonie super rezerwowego z Oklahomy, a jeżeli będzie, to pytanie, za ile będą w stanie podpisać właśnie Kevina Martina, bo wiemy, że w Thunder jest problem z salary cap, tam nie ma możliwości płacenia podatku od luksusu. Ja myślę, że tu raczej przeważy opcja oszczędnościowa i raczej sam Presti powie Scottowi Brooksowi: słuchaj, nie ma Kevina Martina, nie ma pieniędzy na nowego zawodnika, masz Jonesa, masz Lamba, masz jeszcze kolejnych zawodników, bądź zawodnika, którego wybierze sam Presti w najbliższym drafcie i tymi zawodnikami musisz łatać tą dziurę. I takie będzie zadanie dla Scotta Brooksa na kolejny sezon, takie ja przynajmniej obstawiam. No tak, prawdopodobnie Thunder otrzymają pik Raptors, bo Raptors są w loterii, ale szanse na wylosowanie pików w top 3 są praktycznie żadne. Więc możemy się spodziewać, że jakiś pik z loterii Thunder będą mogli wyciągnąć w okolicach 12-13 miejsca. I są w drafcie zawodnicy, których można by było wprowadzić, ale czy będą lepsi od Lamba czy Jonesa z zeszłego sezonu? Też raczej nie. Brooks musi się odważyć postawić na młodzież. Właśnie. Przejdźmy zatem do konferencji wschodniej, do Chicago Bulls. Oni byli w bardzo podobnej sytuacji jak Oklahoma City Thunder, czyli grali bez swojego podstawowego rozgrywającego. Oczywiście oni mieli dużo więcej czasu na przystosowanie się do tego, bo cały sezon był bez Derricka Rose'a. Natomiast tuż przed playoffami, w trakcie playoffów, mieli po prostu plagę kontuzji. Kirk Heinrich, Luol Deng, Joakim Noah. Wcześniej jeszcze chorował też Taj Gibson i Nate Robinson narzekali na grypę. Świetnie sobie z tym wszystkim poradził Tom Thibodeau, ale co dalej z tą drużyną? Kończy się kontrakt Robinsonowi, skończył się kontrakt też Nazirowi Mohamedowi. Co Chicago powinni zrobić w przypadku tych dwóch zawodników? Nazra Mohameda powinni podpisać. Nas Mohamed nie grał tak jak Nate Robinson w playoffs, a to bardzo solidny defensor, bardzo doświadczony i na pewno przyda się drużynie Bulls, więc jeżeli zgodzi się podpisać kontrakt za jakieś minimum dla weteranów, to Bulls powinni go zachować w składzie. Na Nate'a Robinsona nie będzie ich stać. Nate Robinson w tych playoffs pokazał, jak dobrym potrafi być zawodnikiem, jak mocnym może być uzupełnieniem składu. Jak bardzo możesz liczyć w walce o nagrodę najlepszego rezerwowego w przyszłym sezonie, i myślę, że będą drużyny, które będą w stanie mu zaoferować te kilka milionów i kilkuletni kontrakt. I Nate Robinson w Chicago raczej już nie zostanie. Chicago ma teraz jeszcze problem z Marco Bellinellim, który też pokazał się z dobrej strony w playoffach, i jemu też kończy się kontrakt. No i dodatkowo podpisali nowy kontrakt z Tajem Gibsonem, który od przyszłego sezonu będzie pobierał 8 milionów dolarów za sezon. Do tej pory miał 2, więc to też dodatkowo obciąży budżet. Właśnie, to więc to może być już ten najważniejszy moment na oddanie Carlosa Boozera. Oni wydaje mi się, że wyciągnęli z niego tyle, co mogli.
Pograł 3 lata, pograł nieźle, niewybitnie, gorzej niż tego wielu oczekiwało, ale powiedzmy sobie nieźle, bo on razem z Nate'em Robinsonem ciągnął ofensywę tego zespołu w tegorocznych playoff. Ja bym, tak jak mówisz, już odpuścił sobie Nate'a Robinsona. Co do Marco Bellinelliego, ja bym się jeszcze wstrzymał. Czytałem dzisiaj na Twitterze, że Chicago mocno obserwują Tima Hardawaya Juniora, zawodnika, który właśnie wszedłby na pozycję 2-3 i myślał o wyborze właśnie jego w najbliższym drafcie. Gdyby udało się właśnie doprowadzić do tego, że ten zawodnik trafiłby do zespołu, ja bym wtedy był skłonny zrezygnować z Bellinelliego, bo mamy obok niego przecież Jimmy'ego Butlera, który się fantastycznie rozwinął. Może grać na pozycjach 2 i 3. Wymiennie z Luolem Dengiem, do tego byłby właśnie Tim Hardaway Jr. No i to by jakoś ciekawie wyglądało. Ja jestem też bardzo ciekawy, jak w przyszłym sezonie będzie się prezentował Marquis Teague, który może dostać więcej minut niż w tych rozrywkach. Patrząc na to, jak fajnie się rozwinął Jimmy Butler w drugim swoim sezonie, to ja bym był optymistycznie też patrzył w kierunku Marquisa Teague'a, bo to pokazuje, że Chicago są w stanie z dalekimi numerami w drafcie też wyciągać ciekawych zawodników. No, Marquis Teague może nie dostawać wcale tak wielu minut, w końcu powinien powrócić Derrick Rose. Natomiast co do tego Tima Hardawaya Juniora, powiem ci szczerze, że stawienie aż tak bardzo na młodzież, zwłaszcza w drużynie z Chicago, może nie okazać się może nie mieć aż tak pozytywnego efektu, ponieważ pamiętajmy, że jeśli chodzi o pozycję na obwodzie, to Richard Hamilton prawdopodobnie już nie zostanie w Chicago na przyszły sezon. Po drugie odpadnie Nate Robinson. Po trzecie pamiętajmy, że Luol Deng ma jeszcze tylko rok kontraktu i nie wiadomo, czy będzie podpisany. Tutaj właśnie Bulls muszą się zastanowić, kogo z dwójki Deng Buzer. Prawdopodobnie jednego z nich będą musieli próbować handlować, wymienić, żeby nie stracić tych graczy za darmo. No właśnie, bo Butler wydaje mi się lepszą alternatywą dla Denga niż Gibson dla Buzera, Dokładnie. jeśli chodzi o sam atak, nie? Bo wiadomo, Gibson jest dużo lepszym obrońcą niż Buzer, ale to jest zawodnik bardzo jednostronny, to co pokazały tegoroczne playoffy. On oczywiście gdzieś tam miał problemy ze zdrowiem, nie grał na tym swoim prawdziwym poziomie, ale 8 milionów za zawodnika, który nie dostaje 20 minut na mecz, no to jest naprawdę dużo, więc... Jeżeli Bulls się na to zdecydowali, to bankowo oni sobie tam musiała zapaść taka decyzja. Dajemy Gibsonowi 8 milionów i korzystamy do końca jego kontraktu z Buzera i wtedy nim handlujemy. Wyciskamy z niego tyle, ile się da, niech Buzer kręci jak największe cyferki i wtedy będzie łatwo go opchnąć za dobry pakiet w drugą stronę. Więc ja myślę, że tutaj pójdzie w tym kierunku. A co do Hardawaya, to myślę, wiesz, oni kogoś tak czy siak muszą wybrać w drafcie. A jeżeli oni chcą wybrać zawodnika na pozycję numer 2, no to mają wtedy ten cały rok na sprawdzenie, czy Hardaway jest w stanie się rozwinąć. Jeżeli on fajnie będzie się prezentował, to wtedy oni mogą nawet zrezygnować z podpisania kolejnego kontraktu z Luolem Dengiem, mając już Jimmy'ego Butlera w naprawdę wysokiej formie, co pokazały tegoroczne playoffy, i wtedy Hardawaya stworzyć z Hardawaya właśnie jego zmiennika. Więc ja myślę, że tutaj też byłaby taka ciekawa opcja dla nich. No na pewno wybór na pozycjach 2-3 to dla Bulls priorytet w tegorocznym drafcie. Natomiast co do ruchów transferowych, to jeszcze wspomnę o Derricku Rose'ie. Oni jednak powinni się z tym wstrzymać. Derrick Rose nie grał przez cały sezon. Nie wiadomo kiedy wróci. Nie wiadomo z jakich powodów tak naprawdę nie grał. Ja patrząc na Derricka Rose'a podczas tych playoffs, jak siedział w garniturze na ławce rezerwowych, miałem wrażenie, że cierpi albo na depresję, albo na syndrom wypalenia zawodowego. Wyglądał naprawdę tak, jakby czuł obrzydzenie do koszykówki, nie mógł na to patrzeć i nie wiem po co w ogóle Tom Thibodeau kazał mu na tej ławce siedzieć, bo to tylko pogarszało atmosferę wokół Derricka Rose'a, wokół Chicago Bulls i tylko utrudnia mu powrót. Jeżeli Derrick Rose nie jest tym samym zawodnikiem, którym był przed kontuzją, to być może Bulls będą musieli zmienić sposób myślenia na długofalowy ich rozwój. Derrick Rose ma kontrakt aż do końca sezonu 2016-2017, no i jest to kontrakt maksymalny. I czy na nim będą opierać swoją grę? Myślę, że po tym sezonie i po tej przerwie Derricka Rose'a można powoli, bardzo powoli poddawać to zastanowieniu i mieć wątpliwości co do tego, kim będzie Derrick Rose w przyszłości w Chicago. No i na koniec zostawmy sobie tych, którzy odpadli jako ostatni, czyli New York Knicks. Trzy nazwiska, trzy krótkie pytania. Co dalej zrobić z J.R. Smithem, Amar'e Stoudemire'em, Jasonem Kiddem? J.R. Smith na pewno nie zostanie w Nowym Jorku. To New York nie ma pieniędzy na to, jeżeli mamy Carmelo Antonego, Amar'e Stoudemire'a, takie kontrakty, to na J.R. Smitha na pewno już nie starczy pieniędzy. I J.R. Smith prawdopodobnie
biorąc pod uwagę charakter zawodnika, nie będzie się godził grać za mniejsze pieniądze w Nowym Jorku, skoro będzie mógł zarobić więcej. Co do Jasona Kidda, to myślę, że powinien skończyć karierę i to nie teraz, ale 2 lata temu. 3 miliony za zawodnika, który kręci serię z niezdobytymi punktami w playoffs. Zbliżał się już do dwucyfrowej liczby. Nie powinien aż tyle dostawać, nie powinien w ogóle zostawać w Nowym Jorku, ale wiadomo, decyzja będzie należeć do zawodnika. Jeżeli czuje się na siłach, jeżeli pozytywnie myśli o swojej przyszłej karierze, no to zobaczymy. A trzeci zawodnik, Stoudemire, tak? Tak, Stoudemire. Czy będą chętni na Amarę? Odkąd w Minnesocie nie ma już Davida Kana, podejrzewam, że może być problem ze znalezieniem frajera, który 21 milionów kontraktu Amary w przyszłym sezonie i 23 w kolejnym będzie chciał na swoim budżecie trzymać. Także Amary prawdopodobnie zostanie w Nowym Jorku ze względu na brak chętnych na jego usługi. No, bądźmy szczerzy, kto będzie chciał Amary Stoudemire'a za taką kasę? No, nie ma takiego zespołu, nie ma w ogóle takiej potrzeby. Zwłaszcza, że być może będą dostępni na rynku na tej pozycji Lee, Gasol czy Boozer. Racja, właśnie. I tak jak powiedziałeś o Jasonie Kiddzie, to już ta kariera powinna być dawno zakończona, bo to nie ma co rozmieniać się na drobne. Problem tylko widzę taki, że z tego co pamiętam, to Jason Kidd ma jeszcze chyba 2 lata kontraktu. Tak. No właśnie, więc tutaj wielkie brawa dla managementu drużyny z Nowego Jorku. Naprawdę świetny ruch. J.R. Smith, ja czytałem coś takiego od chyba jednego z dziennikarzy New York Timesa, że J.R. Smith zgodzi się właśnie za niski kontrakt w okolicach 3 milionów dolarów z Nowym Jorkiem, jeżeli jego brat, Chris Smith, dostanie kontrakt roczny za 1 milion dolarów gwarantowany. I to jest ten klucz podobno dla zostania J.R. Smitha w Nowym Jorku. Niezależnie od tego, czy te pieniądze by się zgadzały i czy on by się zgodził na to, ja bym po tegorocznych playoffach bardzo mocno się zastanowił 2 razy, albo i 3 razy, zanim w ogóle zaoferował mu umowę. Bo J.R. Smith jest zawodnikiem naprawdę z ogromnym potencjałem ofensywnym, ale jest też zawodnikiem chyba z jeszcze większym potencjałem do samodestrukcji, co pokazały tegoroczne playoffy. Jego częściej było widać w dobrej formie na parkiecie razem z Rihanną w klubach nowojorskich niż na parkiecie koszykarskim. I gdzieś to się wszystko rozmyło. Ja oglądając ten wczorajszy mecz właśnie z Indianą, szósty, ja byłem wręcz wściekły na Smitha momentami, bo to nie o to chodzi, że ja kibicuję Nowemu Jorkowi czy coś, tylko takie błędy, jakie on robił w obronie, gdzie po prostu wpuszczał zawodnika przy zwykłym ścięciu za plecy, pod sam kosz, no takie błędy to się robi, za przeproszeniem, w szkole podstawowej w Polsce. No, dzieciaki takie błędy u nas robią. Jak zawodnik dostaje parę milionów dolarów, jest uważany za najlepszego rezerwowego ligi NBA, no to ja przepraszam bardzo, takich błędów nie może popełniać. Więc ja bym tutaj Smitha w ogóle pożegnał z Nowego Jorku, nawet nie próbował z nim rozmawiać o kontrakcie. Ja bym bardziej się zastanowił nad zawodnikiem znikąd, bo skąd się pojawił Chris Copeland w tym sezonie? Nagle nikt go skądś wytrzasnęli, przyszedł, zaczął grać. Z początku nie dostawał w ogóle minut, potem jak się posypał Rashid Wallace, posypał się Amari Stoudemire, zabrakło zawodników podkoszowych, Copeland dostał minutę i pokazał się z bardzo dobrej strony. Nawet w tych ostatnich 2 meczach playoff z Indianą rzucił chyba 13 i 9 punktów, więc solidny rezerwowy, ja bym spróbował z nim ponegocjować, dać mu jakieś 3 miliony na rok i może by się udało go zatrzymać. Moim zdaniem jednak Knicks powinni zostawić J.R. Smitha. Abstrahując od jego postawy w obronie, to jednak był w tym sezonie najlepszym rezerwowym ligi. Nie zapominajmy też o jego 2 game winnerach w sezonie zasadniczym. 3 miliony za takiego gracza naprawdę nie jest dużo. Zawsze, jeżeli będzie w słabszej formie albo będzie w trakcie procesu, jak to nazwałeś, samodestrukcji, będzie mógł spędzić spokojnie czas na ławce rezerwowych. 3 miliony to nie są duże pieniądze, a pamiętajmy, że Knicks w takim przypadku nie musieliby znaleźć tylko zawodnika na pozycję J.R. Smitha, ponieważ w Knicks zapowiada się chyba dość spore wietrzenie szatni. Ja nie wiem, czy zostanie Kembi. On ma jeszcze kontrakt na przyszły rok, ale jego problemy z kontuzjami są dosyć duże. Najprawdopodobniej Kurt Thomas, skończy mu się kontrakt, odejdzie. Rashid Wallace już skończył karierę. James White, no przepraszam, ale tego zawodnika w ogóle w Knicks nie powinno nigdy być.
Jason Kidd, jeżeli zakończy karierę, to jest już chyba szósty zawodnik, który by odszedł po tym sezonie z Nowego Jorku. Zostaną na pewno Carmelo, Amare Tyson, Steve Novak, Raymond Felton, Iman Shumpert. No i przydałoby się, żeby jeszcze został J.R. Smith. To jest baza, na której można budować drużyny na przyszły sezon. Paweł, Ciężko Paweł. będzie znaleźć rezerwowego. Tylko jedna rzecz. Ja w tej chwili sobie odpaliłem statystyki właśnie J.R. Smitha. Ostatnie 4 lata w playoff, skuteczność z gry. Sezon 2009-2010 36,8%. Rok później 35,6%. Potem przyszedł do Nowego Jorku rok temu 31,6%. I w tym sezonie 33,1%. Skuteczność z gry takiego zawodnika, który oddaje średnio kilkanaście rzutów w meczu, to jest po prostu śmierć dla ofensywy. On fajnie, że jak mu zacznie wpadać, to rzuca seriami, rzuca niesamowite z niesamowitych pozycji, ale on ostatni dobry sezon w playoffach miał w sezonie 2008-9. Więc ja bym... Słuchaj, mistrzostwa, o mistrzostwo chodzi właścicielom Nowego Jorku, zdobywa się w playoffach, a nie w sezonie zasadniczym. Więc ja bym do śmieci wyrzucił te jego dwa game winnery. I to chyba na Charlotte Bobcats i na Tak. Phoenix Suns, więc no powiedzmy sobie drużynach niepoważnych w tym sezonie. Ja bym to wyrzucił do kosza, zapomniał o tym, że z takim zawodnikiem się miało coś do czynienia i poszedł krok dalej. No, jeżeli Nowy Jork ma być poważną drużyną, to on powinien poważnych zawodników brać do drużyny. J.R. Smith jest przede wszystkim dla mnie nie jest profesjonalistą i to jest największy problem tego zawodnika. Ale z drugiej strony, czy Knicks są w stanie znaleźć jakąś opcję ofensywną za te 3 miliony, które oferowali J.R. Smithowi w tym sezonie? Nate Robinson. No tak, Nate Robinson powinien, chociaż Nate Robinson może liczyć chyba nawet i na większy kontrakt. Ja myślę, że Nate Robinson może dostać około 5 milionów Może po tak, tym, co ale pokazał. pamiętaj, to jest gdzieś sentyment, to jest gdzieś to ciągnięcie do wielkiego miasta, do drużyny z fajnymi tradycjami. W Nowym Jorku człowiek inaczej się wybije niż w takim Charlotte. No, powiedzmy sobie szczerze, no, Robinson nie ma co liczyć na angaż w drużynie, która będzie walczyć o tytuł mistrzowski. W sensie Oklahoma, w sensie Miami, bo to nie jest ten typ zawodnika. Natomiast w Nowym Jorku oni mogliby kogoś takiego chcieć, bo oni potrzebują z ławki zawodnika, który wejdzie i zacznie rzucać punkty. Robinson pokazał w tym sezonie, że on przy dobrym trenerze jest w stanie to robić i jednocześnie jakoś nie popsuć atmosfery w szatni, a stać się też ulubieńcem kibiców, bo to też było widać pod koniec. Więc ja bym tutaj prędzej brał Nate'a Robinsona niż J.R. Smitha. Nate Robinson jest tak samo chimerycznym zawodnikiem jak J.R. Smith. Pamiętamy, że on z jednej strony potrafi odpalić 23 punkty w jednej kwarcie, jak to zrobił przeciwko Brooklyn Nets, z drugiej strony potrafi spudłować wszystkie 12 rzutów w meczu przeciwko Miami Heat. I czy to jest też taka pewna opcja w ofensywie? No, ja nie jestem przekonany do Nate'a Robinsona, bo w obronie to też nie będzie lepszy zawodnik niż J.R. Smith. Jednak jego niedostatki wzrostu są tak duże, że będzie musiał grać na pozycji numer jeden. To znaczy, że Felton będzie musiał w tym momencie siedzieć na ławce rezerwowych. No nie wyobrażam sobie Robinsona i Feltona w pierwszej piątce przez więcej niż kilka minut w spotkaniu. Knicks mają twardy orzek do zgryzienia. No naprawdę, my się nie możemy zgodzić, to co oni dopiero mają powiedzieć. Także cieszmy się, że to nie my musimy podejmować tą decyzję. Na tym zakończymy kolejne wydanie Kwarty Z. Byli z wami Piotrek Zarychta i Paweł Piórkowski. Do usłyszenia. Cześć.